hej, kochani! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Epoka Kamienia. Jesteśmy razem z Bragą i widzimy się kolejnego dnia. No teraz będziemy się spotykać dzień po dniu, ponieważ jak widzicie, tak, dzisiaj mamy urodziny Kerna, jutro mamy Radę Plemienną, a tutaj będą urodziny Riszy. Także jak dobrze pamiętam, tu pewnie Skolt ma urodziny. Mamy teraz dużo do roboty. W ostatnim odcinku Braga wrócił z polowania. Od razu możesz sobie rozmnożyć żabę. I wylosowaliśmy tam, że upolował 6 różnych zwierząt, więc bardzo proszę, weź pokrój mięso. Mamy tu gołębie. Nie umieść w świecie, nie. Chciałam pokrój mięso. Dobra. Tu mamy pokrojone. Proszę bardzo, pokrój mięso. Pokrój mięso. I jeszcze mamy dzika. Pokrój mięso. Dobra. Postawiłam tutaj naszą taką spiżarnię. Mam nadzieję... Ale ja sobie to sprawdzę na czymś... O, wiem, włożę tu jajko i zobaczymy, czy wychodząc też to jajko mam. Natomiast te wszystkie rzeczy bym chciała zaraz przekazać do naszej Syli. Jak widzieliście na końcu ostatniego odcinka, Braga rozmawiał z tajemniczą kobietą, która oczywiście zasiała w jego sercu pewne wątpliwości. Dlatego, mój drogi, tak, rozpocznij spotkanie klubu, to ci zaznaczymy. Uprawiaj barabara w miejscu publicznym. No to też ci zaznaczymy. Nie wiem, czy krzaki są jako miejsce publiczne. Weź koniecznie obudź Sylę. Bardzo proszę. I bez czekania. Ach, właśnie, zapomniałam wam powiedzieć, mamy też krowę. Udało nam się, dzięki temu, że Syla zaprzyjaźniła się maksymalnie z róg. Nie wiem, dlaczego mamy tylko jedną kozę w znajomych i każdy ma tylko tę samą. Nie wiem, co się dzieje z tymi pozostałymi, że nie możemy ich doić, no ale trudno. W każdym razie wypełniliśmy punkt, zaprzyjaźniliśmy się maksymalnie i możemy teraz... mamy teraz już krowę. Także... To jest bardzo dobra informacja. W ogóle pojawiło się tu kilka jakichś drobnych rzeczy. Jest konik, powiedzmy, jakieś zwierzę wystrugane z drewna. Coś tam jeszcze tu pododawałam. Bardzo proszę. Może Boże, w oborze, w namiocie, w krzakach. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy pójdziecie. No, Braga chce kolejne dzieci. No, lecicie. Świetnie. Proszę bardzo. Nie, bez gryzienia przez pszczoły. Za to jak kochana wyjdziesz, możesz nakarmić, możesz wyczyścić i możesz wydoić. Proszę bardzo. A Braga zaraz tutaj... Czekamy, aż on wyjdzie. Dobra. I bardzo proszę na wóź. A, was oboje gryzą pszczoły. Nie, no super, cudne. Wyglądacie, jakbyście tańczyli. Dobra. Bardzo mi się wasza synchronizacja podobała. Nie mów, że się będziesz jej wstydził. Aha, stoisz pod krzakiem. No dobra. Może być tak, to ci zaliczyło. Chciałabym, mamy tutaj masę rzeczy. No i zobaczcie, tu mam, a nie, bo to jest nasz róg. Natomiast z tymi nie możemy nic robić. Nie mam pojęcia dlaczego. Dobra Braga, co ty byś tu chciał jeszcze? Podejdź mi tutaj. I miałam sprawdzić, bo my mamy już punkty klubu i chciałam sprawdzić, czy możemy wykupić jakieś bonusy klubowe. Nawet mamy tu
kup bonusy klubowe. Tam mieliśmy konieczne do wykupienia. Tak, popularny klub już mamy, wykupimy sobie większą pojemność, musimy ją mieć dwa razy, ale na razie kupimy raz, bonus mieliśmy mieć do romantyczności, do sprawności fizycznej też, ale coś, atmosfera w klubie, gniewna chyba miała być. Jest tu gniewna? Ponura? Jest. Gniewna atmosfera, a to zabawna. A o tu, flirciarska. Dodaj zapału, to kupimy na pewno. Dodaj zapału. To mieliśmy mieć. I myślę, że bonus do romantyczności. Dobra. Całkiem nieźle już nam to poszło. Dobra. I wiesz co, Braga? Chciałabym cię tu wysłać, żebyś jeszcze trochę popolował za pomocą łuków i strzał. W tym czasie Syla nam się tutaj wszystkim zajmie. Jest mi strasznie przykro, że nie mogę doić części tych owiec. Nie mam pojęcia dlaczego. Znaczy kus, jakich owiec. Dobrze, czy coś tu... Nie, tu nic nie musisz robić. Ale chciałabym, żebyś spróbowała się trochę z nią pozaprzyjaźniać. Możesz się poskarżyć na życie. Kupiłabym też owce, ale boję się, że skończy się dokładnie tak samo, że będą nam tu chodzić, a my nie będziemy mogli ich ostrzyc. Czy ty mogłabyś ją poprosić o pomoc w ogrodzie? Tak, bo macie już maksymalną relację. Proszę bardzo. Jedno jajko tylko, co tak marnie z tymi jajkami. I jedno z możliwością wyklucia. Róg spróbuje pomóc Simce o imieniu Syla, zjadając wszystkie pojawiające się robale. No i super, nienawidzę opryskiwać robali. Dobra, jajko z możliwością wyklucia. To jest to. Mamy tu jeszcze chyba miejsce. Ty jesteś brązowa kura, ty jesteś brązowy kogut. Kogo my tu mamy? Weź, pokaż nam. Zawołaj kurczaki, a nie, na razie nie dorosła jeszcze, mała kura i mała kura, no i bardzo dobrze. Chodź kochana, czy ty nie musisz, o, przyszła kisz i co ty idziesz rozmawiać, no dobrze, zostawię wam to, nie wiem co wy tu będziecie mówić. O, to chyba nie było miłe. Utul do snu, ty... Nie wiem, co wy żeście zrobiły. A nie, to chyba spotkania klubu było. Dobra, to na razie to zostawimy. I zobaczymy, moja droga, co możesz ugotować. Mamy masę tu rzeczy. Zaraz zobaczymy. Posiłki. Tu nie mamy ziemniaków, masła też dalej nie mamy, szpinaku, bażanta. Dlaczego nie mamy bażanta? A bo to cały musi być. Dobra, sporo nam tu brakuje cały czas. Mąka, masło. Ty nie masz mąki żadnej? To jest siano z trawy preriowej. Miód, cukier, no masz mąkę, ale ta się widocznie nie liczy, dobra. Ciasta i tarty, dobra, chodź, przygotujesz domowe składniki, czy to było jedzenie w spiżarni? Aha, tu możesz gotowane jajka. Zaczniemy od jedzenia, od robienia domowych składników, tu nie masz masła. A tu czego nie masz? Czerwone mięso niskie. Ach, bo on ci miał to przekazać. Już ci dajemy. Proszę bardzo. To też proszę bardzo.
A to co to jest? Aha, kawa. A ty tu jeszcze masz, dobra. Co z tym możesz zrobić? Pokroić. Chociaż może powinniśmy... A nie, dobra, tak, pokrój mięso. Ale to później. A ty dostałaś teraz te rzeczy. Czy to znaczy, że będziesz mogła zrobić więcej? Solone mięso soli ci brakuje. Myślałam, że miałaś sól. Dobra, gdzieś... Chodź na razie, weź to użyj. Kapki wysiłku. Braga, może ty masz sól? A ty jeszcze tu masz drób. To też jej przekaż. Tu masz do pokrojenia. Dobra. O, i masz sól. Wiedziałam, że ktoś tę sól miał. Dobra. Na szczęście ty to kroisz na bieżąco. My to wszystko damy Sylii. Gdzie ta sól była? Pokrój mięso. I pokrój mięso. I gdzie jest sól? Czy ja jej przerzuciłam całą? Niemożliwe. A może jednym razem całą? Dobra, mięsa mamy dosyć. Po tym polowaniu... Braga tu. Dobra, Syla, nie kochana, na pewno nie idziesz. Potrzebujemy tutaj jedzenia. Teraz powinnaś móc zrobić więcej rzeczy. Po pierwsze zrobisz masło. Po drugie zrobisz solone mięso. Zrób najpierw solone mięso na przyjęcie. Jak tam ci idzie to? Uciekło. Dobra. Ty, mój drogi, już sobie wstań, bo ty masz dzisiaj urodziny i bardzo proszę, chodź sobie, skorzystaj z nocnika. Mamy to! Zwierzę możesz znaleźć w wyposażeniu Sima. Co upolowałeś, Braga? Jest, co to jest? Pokrój mięso. Nie chcę nam pokazać, ale grunt, że się udało. Syla tutaj nam gotuje. Dobra, gotuj. O, znowu coś złapałeś. Pięknie. Dobra, solone mięso jest. Teraz musimy pochować porcję do wyposażenia. Bo żeby coś robić, musimy mieć to solone mięso oddzielnie. I ty musisz zmienić sobie strój, moja droga, na gorącą pogodę. Proszę bardzo. Schowaj porcję do wyposażenia, koniecznie. Jeszcze, bo widzę, że jeszcze zostało. Jeszcze. Jeszcze, aż... O, dobra. I teraz, moja droga, chciałabym, żebyś zrobiła też masło, domowe składniki. Solone mięso mamy, idź zrób masło. Ty korzystasz? Korzystasz. Musimy się nauczyć korzystać maksymalnie. Braga, skoro ty już tyle upolowałeś, to chodź tutaj podejdź, bo chciałabym... Żebyś ze swoim synem tu pogadał. Co tam jeszcze nam upolowałeś? Dobra, pokrój mięso. Syla, czwarty poziom gotowania. Pięknie. A Braga leci. Młody sobie skończ korzystać. My niestety nie możemy. Tak, jutro rada plemienna. Poczekamy, aż młody skończy. Skończył. Dobra. Więc przede wszystkim więcej opcji. Nie. Tata. Ojciec. Przyjazne. Aktywności. Ucz go mówić, proszę bardzo. Bo chcemy trzeci poziom komunikacji. Niedużo mu brakuje. Ty zrobiłaś to masło. Bardzo proszę. Schowaj porcję do wyposażenia. I jeszcze.
I kolejną. I kolejną. Dobra, jeszcze schowaj porcję do wyposażenia. Ty miałeś uczyć syna, uczysz. Dobrze. Po co tam idziesz? No, dokładnie. Tak, wiem, że wiesz, że on dzisiaj stanie się dzieckiem, jeśli tylko uda mu się przeżyć. Dobra, to sprzątnij i tu wyczyść. I lecimy dalej, bo bym chciała, żebyś przygotowała... możesz też chleb i koło sera. Zrób koło sera najpierw. No i jeszcze go nie nauczyłeś? To wiesz co, a jak ty będziesz gadał z tatą? O, bąbelki. Dobra, przyjazne. Pogawędka. Gawosz. I przyjazne, pogawędka, gawosz o rodzeństwie. Ty natomiast schowałaś, tu położyłaś koło sera. Je też na pewno musimy podzielić na porcje, nie? A nie, ser jest cały. Dobra, to ser zostawiamy. I domowe składniki, jeszcze bym chciała, żebyś zrobiła chleb. A potem zobaczymy, co możemy ugotować. O, wstał nasz Skold. Wiesz co, Skold? Gdzie ty jesteś i sobie tańczysz? No dobra, to sobie tańcz. To się poruszanie ci rozwinie. Trzeci poziom umiejętności komunikacji. No i bardzo pięknie. I teraz niestety zostało nam tylko jedno, żeby wbić. Ucz korzystania z nocnika. Może się będzie... Lubi pogawędki? Niech lubi. Dobra. Dawaj ten chleb. No i super to wygląda. Upieczemy i zobaczymy, co wtedy będziemy mogli zrobić do jedzenia. Dobra. Oczywiście położysz go tu, bo jakżeby mogło być inaczej. Już go bierzemy tu. I czy ten chleb też można... Nie, chleb jest w całości. Dobra, to lecimy. Czy teraz możemy jakieś posiłki? Tu nic nowego, bo tu chyba nie moglibyśmy kroić. Jedzenie w spiżarni. O, proszę bardzo. Masło, mąka, jajka, ser, mięso i chleb. No i dobra, to będziesz mogła zaserwować. A jeszcze bym chciała tu. O, tarta serowa, ciasto z królika, tarta szpinakowa. Wiesz co, zrób ciasto z królika, proszę cię bardzo. I to będziecie mieli do jedzenia. To wam zabiorę i schowam. Ty miałeś uczyć tego drugiego. Ucz korzystania z nocnika Kerna. A ty, mój drogi, chodź o tutaj, jeździ na koniku. Dobra, idziecie się uczyć. A Syla dzisiaj szaleje z gotowaniem. Nie Syla, tylko Braga. Czy ty już wziąłeś sobie żreć? Dobra, no to zjedz. A czy możesz to wyrzucić, jak zjesz? Dobra. No. A, oczywiście to i tak pyrgniesz na środek. Nie wiem, dlaczego oni tego nie mogą wyrzucać. Zjedz to ciasto z królika. Aha, teraz nie będziesz mógł tego zjeść, ale tu ci postawię i zjedz to. Dobra, czy coś możemy? Tak, będzie można postarzyć tym tortem, znaczy tym biszkoptem. Dobra, chodźcie moi kochani, weź tu więcej opcji, zawołaj na posiłek i zjedz. A w zasadzie to może byśmy sobie Braga rozpoczęli... Spotkanie klubu. Rozpocznij spotkanie. Dobra. Ty, mój drogi,
To jeszcze za chwilkę będziemy się wołać. Syla, idź, ty bardzo musisz to idź nawozić. Dobra, a jak to zrobisz, to bym chciała, żebyś się umyła. Skolt. Ty idziesz sobie wziąć jedzenie, no i bardzo dobrze. A ty, mój drogi, jeździsz na koniu. Jak tam twoje umiejętności? No to korzystanie z nocnika bym musieliśmy wbić i chyba nic więcej nie mamy szansy wyżej. Zobaczymy. Dobra, Syla idzie się umyć. Ja za ciebie, Braga, to sprzątnę. I czy możemy tutaj... Nie, na to nie. Ale czy możesz tu zawołać na posiłek? Zawołaj Kisz i Falgarna. Czy ty idziesz sobie zjeść, mój drogi? Nie, ale ja cię wyślę. Proszę bardzo. Braga, wiesz co? Chciałabym, żebyś przyjazne aktywności, pobaw się z nim. A my zobaczymy, gdzie jest... Dobra, Falgarn już idzie. Wy się idziecie pobawić. Syla, a ty? Ty jak skończysz się myć, to też bardzo proszę. Drugi poziom umiejętności poruszania się. Dobrze, Skolt. A ty bym chciała, żebyś wzięła porcję. No, widzę, że wreszcie pojawiła się Kisz. To może w takim razie coś złośliwego, oszustwo. Przekaż zmyślone złe wieści. Proszę bardzo. Dobra. No nie wiem, chyba nam się nie uda. Dużo ci brakuje jeszcze do tego nocnika. Dobra. I jeszcze podłe. Kłótnie, kłóć się. O metody wychowawcze. Czyli o dzieci. Proszę bardzo. I podłe złośliwości. Pchnij ją. Dobra. Ty tutaj natomiast, mój drogi, weź ją tu skrzycz. Złośliwość. O, obraź ją. Powiedz, żeby przestała. No. I czy tu możesz to, co dodaj zapału? To chyba w klubach było. Kluby. Spotkania klubu. Jest, dodaj zapału. Dobra. Tylko Falgarn. Nie wiadomo, gdzie jest. A co robisz, Skoldziku? Nie, takiego bałaganu mi nie rób. Chodź o tutaj. I ty też chodź. Baw się piramidką. Nie popatrzyłam, jak to dodawanie zapału wygląda. Spróbujemy jeszcze Syli dodać zapału. Kluby. Spotkania klubu, dodaj zapału. A, te się przestraszyły. Aha, to jest dodawanie zapału. No dobra. Dobrze, super. Możesz to rozpalić, mój drogi. Rozpalaj. Dobra. A możesz spalić lalkę wudu. Możesz taniec z ogniem robić. Dobra. Już się poparzyłeś? Nie mogło ci to pójść lepiej tym razem? O, ty jesteś w bardzo dobrej formie. Ja nie wiem, czy to dodaj zapału tak nie działa? Czemu oni wszyscy są tacy... napakowani. Co wy z tymi rachunkami? Ja nie mam żadnych rachunków. Aha, są jakieś. Ja sobie wyłączyłam rachunki. Co tutaj mamy? No nie, rachunki mamy na łatwe.
Więc nie wiem, dlaczego nam się te rachunki pojawiają. Ile one wynoszą? 1520. To sobie dodamy do 1800. I ja wezmę tutaj za utoruj drogę rękami, nie opłać te rachunki. Cieszę się, że rozmawiacie. Syla, a ty bym chciała, żebyś tańczyła z ogniem. O, zdobyłaś odczucie, Skisz? No, jestem zaskoczona. Użyj kapki wysiłku. Średnio wam ten taniec z ogniem idzie. To weź... coś tu ma... Tańcz razem. Zobaczymy, czy ktoś z was będzie mógł tańczyć. Dobra. Gdzie ty idziesz? Nie, 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 kochany. Ty nie idziesz spać. Ja bardzo tu walczę, żeby cię nauczyć korzystania z nocnika. A ty, mój drogi, chodź o tu i też sobie skorzystaj z nocnika. Wy tańczycie. Ty też będziesz tańczyć. A, ty z ogniem. No i dobra. No, a wy spróbujcie. Już tak mało brakuje naszemu Kernowi. Naprawdę malutko. Resztę wszystko jest pięknie. Natomiast Skold też ma niedługo urodziny, więc musimy pamiętać komunikację jak zwykle najniżej. Syla, nieźle już wywijasz. Rozwijasz te umiejętności taneczne, rozwijasz. Bardzo mi się to podoba. Dobra. I teraz... O, teraz on tańczy z ogniem. Dobra. Dorzuć opał, a nie masz kłód. Braga miał kłody. Zaraz mu zabierzemy jakąś. I ci damy. I będziesz mogła dorzucić, żeby nam tu nie gasło. Nie szoruj podłogę, tylko dorzuć opał. Proszę bardzo. Wolałabym, żeby to było inne dorzucanie. Pięknie. Czy ty możesz też tańczyć? Tańcz. Trzeci poziom umiejętności wychowawczych. Brawo, Braga. Dobra, Syla, czy mogłabyś znowu... A nie, teraz nie możesz... Może po prostu nie możemy za często doić tych kus? Ja już nie wiem, o co tu chodzi. Dobra. Jeszcze go trochę poucz, bo tam już brakuje naprawdę malusieńko. Ty natomiast jak skończysz, chodź się jeszcze pobawić piramidką. No nie odpuszczę wam tego uczenia, już teraz wam brakuje naprawdę mało. No. Nie masz podziwiać, masz go cały czas uczyć. Ty weź może tutaj przyjazne, głębokie zamyślenie. Możesz jakiś szalony plan zaproponować. Dobra, i też bym chciała, żebyście sobie tu usiedli. Dobra. Czy ty poszedłeś piramidkę, a potem będziesz chciał się bawić domkiem dla lalek? No i super. O, rozświetliło nam się. Skorzystaj z nocnika. No, jest tak mało, że musisz się nauczyć. Mhm, ty co idziesz? Oglądać. Oglądaj go. Jest! Osiągnięto trzeci poziom korzystania z nocnika. No i o to nam chodziło. Dobrze, to teraz bym chciała, żebyśmy postarzyli, będę postarzać w ten sposób naszego Kerna, ale zanim to zrobimy, sprawdzimy, czy w ogóle udało mu się przeżyć. Dobrze, kochani, jesteśmy już w losowniku. I nasz Kern ma 15% szans na to, że niestety nie dożył do kolejnej grupy wiekowej. Także bardzo proszę, losujemy 80. Udało się, także Kern przeżył. Wracam szybciutko do kasa i widzę się z wami w kasie.
Ale jeszcze wcześniej, że nie postarzyliśmy go. Dobra, jeszcze chciałam zobaczyć tylko. Korzystanie z nocników. Dobra, wyobraźnie. No, całkiem reszta jest dobrze. Proszę bardzo, Sylo, weź i postaż. Małe dzieci. Kern. Proszę bardzo. No i co, postarzy nam się? Tak, dobra. Postaż. Jest. Kreatywne mana 2. Wygląda bardzo ciekawie. Co my tu mamy? Weźmiemy mu śmiały, bo musimy to mieć. Może być uwielbia naturę. I jakieś takie... Coś negatywniejszego bym chciała. Chociaż może damy mu to potem. Tu będzie gburowaty, to na razie na pewno nie. Samotnik. A może dajmy mu niewybaczający. A jeśli chodzi, to z kreatywności, no nie mamy tu nic takiego. Te aspiracje wszystkie są mocno średnie, żeby je realizować tutaj. Zobaczymy. Rośnij dobrze, dobra. To damy jest z modów. Nie będziemy się tutaj skupiać na aspiracji. Tak, od siostry możesz się spodziewać, dobra. Zaprzyjaźnij się z trójką innych dzieci, z dwójką dorosłych. No dobra, zobaczymy. Także ja już lecę do kasa i widzę się z wami za chwilę. Dobrze, moi drodzy, i oto przed wami Kern. Prezentuje się tak. Myślę, że wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ma po jednym stroju, większość się powtarza w jakiś sposób, no ale nie ma niestety tych strojów na tyle dużo, żebym miała z czego korzystać. Myślę jednak, że pasuje jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że przeżył. I na tym będę już kończyła dzisiejszy odcinek. Na koniec zapraszam Was jeszcze na cutscenkę, a my słyszymy się w kolejnych odcinkach. Hej, hej!